Cześć! Czas na trzecią część poradnika na temat zabawy z niemowlakami. Dzisiaj skupimy się na 7, 8 i 9 miesiącu życia. Anię już znacie, więc zapraszamy do oglądania. Drugie półrocze życia dziecka to czas na zdobywanie umiejętności przemieszczania się. To właśnie wtedy obserwujemy aktywne obroty, pełzanie, czworakowanie i chód. Czas między 7 a 9 miesiącem życia u każdego niemowlaka będzie wyglądał nieco inaczej. Dlatego obserwujcie swoje dzieci i zastanówcie się, jakie umiejętności już osiągnęły, czym obecnie są zainteresowane, a co jeszcze przed nimi i to wykorzystajcie w zabawie. Większość dzieci w tym okresie przekracza ręką linię środkową ciała, sięgając po zabawkę. Osiąga wysoki podpór na wyprostowanych rękach, leżąc na brzuchu. Doskonali precyzję chwytu, od trzymania przedmiotu całą ręką z opozycją kciuka w 6 miesiącu, przez trzymanie samymi palcami w 7 miesiącu, po precyzyjny chwyt pensetowy, czyli z użyciem kciuka i palca wskazującego w 10 miesiącu. W 7 miesiącu na brzuszku obraca się wokół własnej osi, przyjmuje pozycję boczną z podporem na łokciu, a następnie na dłoni. W 9 miesiącu przechodzi samodzielnie do siodu skośnego, a następnie prostego. Potrafi trzymać równocześnie dwa przedmioty w rękach i uderzać nimi o siebie. Dobrze rozpoznaje twarze i pod koniec 9 miesiąca może reagować lękiem na obce osoby. Gaworzy i śmieje się podczas zabawy. Teraz pokażemy zabawy, w które chętnie bawią się dzieci między 7 a 9 miesiącem życia. Pierwsza zabawa – upuszczanie zabawek. Pozycja w trakcie zabawy – siedzenie w krzesełku do karmienia, na naszych kolanach lub na macie. Kładziemy przed dzieckiem kilka zabawek różnej strukturze, na przykład maskotkę, kulkę papieru, spinacz do bielizny. Jeśli przedmioty, które znajdują się przed dzieckiem, będą dla niego atrakcyjne, to momentalnie weźmie je do rąk, a następnie przejdzie do upuszczania zabawek. Dajemy czas, aby dziecko usłyszało dźwięk uderzenia zabawki o ziemię i zaczęło szukać wzrokiem wypuszczonego z ręki przedmiotu. Korzyści, które daje ta zabawa, to trening celowego wypuszczania przedmiotów z ręki, poznawanie nowych kształtów przedmiotów, trening koordynacji oko-ręka i stymulacja słuchu. Ponadto dziecko uczy się, że jego działanie wywołuje konkretny efekt. Druga zabawa – akuku. Dziecko w pozycji siedzącej na kolanach rodzica, w krzesełku do karmienia lub na macie. Siadamy naprzeciwko dziecka, zakrywamy swoją twarz rękami, a następnie odkrywamy ją mówiąc akuku. Maluch będzie reagował głośnym śmiechem, gaworzeniem oraz dźwiękami o zmiennej intonacji. Inna wersja tej zabawy to zakrycie swojej twarzy lub twarzy dziecka pieluszką lub schowanie się za przedmiotem, na przykład piłką. Korzyści, jakie daje ta zabawa, to rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Trzecia zabawa to wyciąganie i wkładanie przedmiotów do pojemnika. Może to być pudełko po butach lub koszyk. Siadamy z maluszkiem na macie, kładziemy przed nim pojemnik z interesującymi przedmiotami, nazywamy przedmioty, które dziecko wyciąga z pojemnika, następnie pokazujemy dziecku, w jaki sposób wrzucać zabawki z powrotem do pojemnika i nagradzamy słownie każdy wrzucony przedmiot. Korzyści z zabawy to nauka podejmowania prostych decyzji, trenowanie koordynacji oko-ręka i nauka nazw przedmiotów. Inne pomysły na wspólne zabawy z 7, 8 i 9-miesięcznym dzieckiem to oglądanie siebie w lustrze, ściąganie karteczek samoprzylepnych z lustra, łaskotki w połączeniu z wierszykami, idzie raczek, nieboraczek, tu sroczka kaszkę ważyła. Do zabawy wykorzystujcie różne pozycje, leżenie na brzuchu, na plecach, siedzenie. Zadbajcie także o komfort dziecka, żeby ubranka w trakcie zabawy nie ograniczały jego ruchów. Z gołymi nóżkami dziecku będzie łatwiej poruszać się po śliskiej podłodze niż w spodenkach. Dajcie dziecku przestrzeń i czas na zabawę. Niemowlęta mają wewnętrzny głód poznawania przestrzeni i rzeczy. Po stronie rodziców jest zapewnienie, żeby ta zabawa była ciekawa i bezpieczna. Dlatego połóżcie się z dzieckiem na macie i bądźcie w pełni zaangażowani. Jeśli dziecko jest zainteresowane przedmiotem, nie przerywajcie mu. Pozwólcie, żeby samo zadecydowało, czym chce się bawić i w jaki sposób, dbając oczywiście przy tym o jego bezpieczeństwo. Między 7 a 9 miesiącem życia dla dziecka najciekawszą zabawką może okazać się zwykła butelka z grochem, kawałek folii lub kulka papieru. Najważniejsze jest to, że spędzamy z dzieckiem wspólnie czas i poświęcamy mu swoją uwagę. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!